sumie 16 myśli, które chcę rzucić wam i pokazać, gdzie możecie je sobie znaleźć też w Piśmie Świętym. I chciałbym zacząć od takich trzech bardzo ważnych myśli na temat mówienia Boga do nas i też słyszenia Boga przez nas. I pierwszy list do Tymoteusza, 4:1 pokazuje nam rzecz bardzo ważną. Duch Święty mówi wyraźnie. A więc Bóg mówi wyraźnie. Bóg nie mówi w zagadkach. Bóg nie mówi do ciebie w różnego rodzaju rebusach. Bóg nie mówi do ciebie w różnego rodzaju takich zagmatwanych przekazach. Ludzie do mnie przychodzą, opowiadają, że Pan mi powiedział, no i opowiadają, co Pan powiedział, i to jest taka niesamowita opowieść, co ten Pan powiedział. I tam są takie różne elementy, takie trochę historyczne, przyrodnicze, takie różne rzeczy są tam, takie kolorowe wszystko jest. A pierwszy jest do Tymoteusza 4:1 mówi, Duch mówi wyraźnie. Co to jest wyraźnie? Bardzo ważna rzecz. Wyraźnie oznacza w sposób łatwy do zaobserwowania lub usłyszenia, a więc nie trzeba się na to wytężać. Ja zawsze mówię, nie wytężaj się na słyszenie Boga. Nie wytężaj, nie napinaj się. Absolutnie. Duch Święty mówi wyraźnie, czyli w sposób łatwy do zrozumienia lub usłyszenia. Wyraźnie również to w taki sposób, że osoba słuchająca nie ma wątpliwości. A więc Duch Święty mówi w sposób łatwy do zrozumienia, czy też do usłyszenia, i w sposób nie pozostawiający wątpliwości. Czyli po realnym głosie Boga nie masz wątpliwości. Bo kiedy jest wątpliwość, to to nie jest Bóg. Pamiętaj o tym. Po prostu. To są bardzo ważne takie podstawy w słyszeniu głosu Boga. Bóg mówi wyraźnie. I druga rzecz. Księga Jeremiasza 7:13. Bóg mówi nieprzerwanie i nieustannie. A więc nie ma okresów, kiedy mówi Bóg. Nie ma czasów, kiedy mówi Bóg. Bóg mówi nieprzerwanie i nieustannie. I nie ma dlatego żadnego problemu w odbieraniu rzeczy od Boga. Możesz je odbierać rano, wieczorem, w nocy, w łazience, na spacerze, bawiąc dzieci, prasując ubranie, modląc się w kościele. Czasami podczas tego, jak jesteś w domu, możesz dużo więcej odbierać niż podczas tego, jak jesteś na nabożeństwie. Jak możesz być na duchowej konferencji i okazuje się, że tam nic nie słyszysz, a pójdziesz zrobić siusiu i słyszysz i mówisz, co to się stało. Bóg do mnie mówi i nie przeszkadza mu, że robi siusiu. Nie przeszkadza mu, że robi siusiu, bo on tutaj też stworzył. No. Człowiek, on przed założeniem świata w ogóle założył, że się będzie siusiu robić. No. Ja nie wiem w ogóle. Pan hiszpański jest. Pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia w ogóle. 6 miliardów pęcherzy jest pańskich w ogóle. To trzeba umieć to rozłożyć. Nieprzerwanie, nieustannie. I trzecia rzecz, pierwszy list Piotra 4:11. Duch Święty mówi tak, jak mówi Jego Słowo Nowego Przymierza. Czyli nigdy nie wyjdzie poza system Nowego Przymierza. To jest bardzo ważna informacja. Stare Przymierze to jest inna bajka, przyjaciel. Inna bajka w ogóle. Tam było inaczej. My na dzisiaj nie mamy na to czasu, ale mi kiedyś Bóg pokazał, jak wyglądały koniunkcje duchowe od początku założenia świata. I my żyjemy w jednej z części, tak?
Kyriosu, to jest jedna część jakaś. I ona, i każda z tych części jest zupełnie inna. I w każdej z tych części inaczej działał Bóg i inaczej mówił Bóg. I to, jak Bóg mówił na przykład do proroka Izajasza, to jest dla ciebie niedostępne. I nigdy nie będzie dostępne. I bardzo dobrze. Chwała Bogu Najwyższego. Ja bym nie chciał w ogóle przeżywać tego, co przeżywał Izajasz w ogóle. Zresztą dobra wiadomość jest taka, że Izajaszy było trzech. Dobra wiadomość. Chociaż nie wiem, czy dla wszystkich. Tak. Albo jeszcze Ozeasz miał lepiej, tak jest. I teraz tak. Zaczynamy od metod mówienia Boga do człowieka. Zaczynamy od tych, które są najczęstsze. Najczęściej spotykane, najczęściej propagowane przez Boga. Ewangelia Jana 16:8. Duch Święty mówi przez wewnętrzne przekonanie. A więc główny głos Boga do człowieka to nie są wypowiadane słowa. Niestety. Wypowiadane słowa są później i są rzadsze. O wiele rzadsze. Pierwszy głos Boga do człowieka to wewnętrzne przekonanie. Co to jest przekonanie? Jest to czyjeś przeświadczenie o prawdziwości jakiejś opinii. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg mówi do ciebie w taki sposób, że raptem jesteś absolutnie przekonany, że jakaś opinia jest tą prawdziwą. Jest ich wiele. Wiele opinii do ciebie, jak na jakiś temat. Czy pomalować słup na biało, na czerwono, czy na zielono? Chrześcijanin dom maluje. I tak przed do Boga pomodlił się i przed Boga: Panie, najlepszy kolor to jaki by był? Bo ja tak najbardziej to mi się podobają czerwony, zielony i niebieski. Takie mam pragnienie. Tylko nie wiem w ogóle, no, takie mam pragnienie. Czerwony, zielony, niebieski. Każdy podoba się tak samo. Nie? Takie tak samo ma. I teraz się modli ten chrześcijanin i mówi: kurczę, jaki kolor, Panie, taki był najlepszy teraz. Bo ja tam nie wiem, jak będzie w przyszłości, czy tu się kawa wyleje na ten słup, czy tam mnie kot go oszczy. Ja nie wiem, co tam z tym słupem będzie. Jaki tu kolor byłby najlepszy, Panie? Czerwony, zielony czy niebieski? A wszystkie mi się tak samo podobają. Mam pragnienie. I teraz patrz, jest pragnienie. Ja ci na banalnej rzeczy to pokazuję, jak mówi Bóg. I ty raptem masz przekonanie, nie wiesz dlaczego, ty go nie umiesz nazwać. Na niebiesko. I koniec. I tak pomyślałeś o tych kolorach? Niebieski, okej. Okay. Lecisz. I to, i w ogóle nic cię nie jest w stanie wyprzeć z tego. Tamte kolory zbladły przy mnie. Rozumiecie, o czym mówię? To jest bardzo ważna rzecz. Idziesz kupować sobie coś w sklepie. Idziesz kupować sobie coś w sklepie, modlisz się: o, dzisiaj bym zjadł kurę, albo kaczkę, albo gęś. Tak bym zjadł. W ogóle każdą z tych rzeczy lubię, coś bym przyrządził. Nie, może w ogóle, Boże, w ogóle, co by tak dobrze przyrządzić dzisiaj w ogóle, nie? Masz pragnienie w ogóle. Dzisiaj trup. Masz pragnienie drobiu. Dzień drobiu w ogóle. I teraz raptem kaczka. I wtedy przekonany o tej kaczce. To jest Bóg wszystko. To jest Bóg. Chcę ci coś pokazać. Wiecie, co się dzieje z chrześcijanami? Chrześcijanie ograniczają. Zrobią dwie dziwne rzeczy. Wielu chrześcijan. Albo sobie ucinają pogawędki z głową, tak? Albo ograniczają Boga. Bo na przykład ograniczają go tylko do tego, że ten Bóg to mówi wtedy, kiedy te słowa jakieś tam słyszę. Bo to Bóg to jest. Mówię, no to tak fajnie. A tu jest napisane, że on mówi nieprzerwanie, nieustannie. A księga Jeremiasza 7:13. To między tymi słowami, które czasem słyszę, to on milczy? Nie, no nie milczy. Mówi nieprzerwanie i nieustannie. Nieprzerwanie i nieustannie do twojego życia płyną wewnętrzne przekonania o różnych rzeczach. Naucz się je czytać i według nich chodzić. To schemat życia. To najczęstsze.
najczęstsze, podkreślam, najczęstsze mówienie Boga do człowieka. Przeświadczenie to pewność w stosunku do czegoś lub kogoś. Następuje przeświadczenie w tobie jakieś. W wyniku takiego przekonania jest przeświadczenie. Patrzysz na człowieka. Spójrzcie teraz, ja chcę wam coś pokazać. Chcę wam pokazać rzeczy, które być może wielu z was na przykład zaniedbało. Patrzysz na człowieka jakiegoś i masz jakieś wewnętrzne przekonanie, że on kłamie. Na przykład. Ty nie wiesz w ogóle go. Ty w ogóle nie znasz. A jesteś w kościele, jesteś narodzony z Bożego Ducha, wypełniony Duchem Świętym, normalnie tutaj wszystko, elegancko, innymi językami się w ogóle modli, w ogóle coś tam się dzieje, patrzysz na niego i w ogóle nie ma żadnych myśli, nie ma żadnego głosu, nic się nie dzieje. Ale jest w tobie jakieś przeświadczenie w stosunku do tego człowieka, że to jest kłamca. I koniec. I nie, ty tego nie umiesz niczym podeprzeć. Czym ty to podeprzesz? Niczym. Tak? Ale to w tobie jest. Tak? Albo żeby na przykład powiedzieć taką czy inną rzecz. Pewność. Wiara w prawdziwość czy też słuszność czegoś lub kogoś. Czyli tak naprawdę wewnętrzne przekonanie, tak? To jest wzbudzona w tobie wiara, tak? W jakieś zjawisko, czy ono jest takie, czy ono jest inne. Czy to jest prawdziwe, czy to jest nieprawdziwe. Czy to jest chore, czy to jest zdrowe. Ucz się rozwijać, tak? Orientację na pewność w twoim życiu. Zobacz, jaka jest masa wewnętrznych przekonań. Jeżeli tylko od rana zaczniesz jutro, czy tam od dzisiaj, jak będziesz chciał, koncentrować się na wewnętrznych przekonaniach, zobaczysz, co się będzie działo. Będziesz normalnie przekonywany o różnych rzeczach. Takich, to nie będzie nawet tak, że ty będziesz pytał o coś. To nie będzie tak, że ty pytasz o coś. To nawet nie ma pytań zadawanych. Ja nie musisz pytania zadawać. Po prostu wstajesz, jesteś przekonany. Tak, mam postąpić tak, mam zrobić tak. Nie wahaj się. Nie wahaj się. Bądź człowiekiem wewnętrznego przekonania. Rozumiesz? To jest to. To jest najczęstszy głos Boga do człowieka. A więc głos Ducha Świętego. To wzbudzanie wiary w prawidłowość lub nieprawidłowość każdego zagadnienia. To jest pierwszy głos Boga do człowieka. Jesteś przekonany co do prawidłowości lub nieprawidłowości jakiejś opinii, słowa, koncepcji, zagadnienia, czegokolwiek. Posłuchaj, jak to działa. Czytasz Biblię, jest tu wiele rzeczy napisanych. Czytasz Biblię i masz przekonanie do prawdziwości lub nieprawdziwości jakiejś rzeczy, tak? O której mówi Słowo, w stosunku do rzeczywistości, która jest u ciebie. W Piśmie Świętym jest mnóstwo rzeczy. Mnóstwo. I to nie oznacza, że to jest jakaś nieprawda. Absolutnie. Całe poprzez Boga jest natchnione. Ale dalej jest napisane, że ono jest pożyteczne. Prawda? A żeby uzyskać pożytek ze słowa, to musisz nauczyć się wyodrębniać z niego określone rzeczy. I wewnętrzne przekonanie to jest to, że czytasz pismo i to jest w ogóle tak, a to mnie dotyczy, to mnie nie dotyczy. To jest takie, a to jest inne. Rozumiem. Przecież ja na przykład czytam psalmy i na przykład patrzę, psalma na przykład 10 wersetów, nie? I patrzę, bo Dawid napisał psalm. 8 wersetów, tak, jest wynikiem jego zaburzeń. 2 wersety, tak, to realne objawienie. Stać się na to. Czy jesteś w stanie tak zbadać rzeczy? Pamiętajmy, mamy do czynienia z nienarodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. Że Dawid to mylny człowiek, martwy duchowo.
Rozumiesz? Panie, zabij wrogów moich wszystkich. No zabiję ich. Wiesz, w jakim on był stanie? Wiesz, w jakim stanie Jeremiasz był? W ogóle? Czytasz, prawda? I ty już wiesz, że to, co przeżywał Jeremiasz, było chore. To nie oznacza, że to było nieprawdziwe. Prawdziwie przeżywał. Tylko ty już wiesz, ze względu, z uwagi na wewnętrzne przekonanie, że to, co przeżywał Jeremiasz, było chore. Tak. Po prostu. Że siedzi, proszę ciebie, na przykład w dziurze, tak? I płacze. Tak? I mówi tak, tyle dla ciebie zrobiłem, tyle zrobiłem, siedzę w dziurze, chcą mnie zabić, wiesz o co chodzi. I teraz czytasz i wiesz, okej, no kurczę, no w ogóle uwalnia swoje zaburzenie, tak? I wiesz, i głos Boga w ogóle do niego. Jeżeli odrzucisz to, co pospolite. Wiesz, ale co on ma pospolitego, Boże? To już twój prorok wybrany, tak? A ma mnóstwo rzeczy pospolite. A ma mnóstwo rzeczy chorych, a ma mnóstwo rzeczy zaburzonych. I uczysz się na podstawie życia Jeremiasza, co jest prawdą, a co jest fałszem dla twojego życia obecnego. Wewnętrzne przekonanie, które pomoże ci we wszystkim. To jest pierwszy głos Boga do człowieka. Druga rzecz. Ewangelia Łukasza 24:45. Duch Święty mówi przez objawienie ze swojego słowa. I zaznaczam, że jest to na drugim miejscu. Czyli Duch Święty mniej będzie do ciebie mówił przez objawienie ze swojego słowa, niż przez wewnętrzne przekonanie. Po prostu. Czyli objawienie z Bożego słowa to jest druga rzecz. Pierwsza to jest wewnętrzne przekonanie. Druga to jest objawienie z Bożego słowa. Trzecia rzecz, Księga Hioba 4:12-13 i tutaj dopiero zaczynamy. Duch Święty mówi słyszalnym szeptem w twoich myślach. I to jest dopiero na trzecim miejscu. Ja też się pomyliłem na tym, słuchajcie. Ja się na tym pomyliłem. Ja myślałem, że to jest pierwsza rzecz. Tylko ja po prostu ucinałem sobie pogawędki ze sobą. Mówię, mówi do mnie Pan. Ale to jest dopiero trzecia rzecz. I tak naprawdę, na tych trzech elementach, wewnętrzne przekonanie, objawienie ze słowa i słyszalny szept w twoich myślach, opiera się 90% mówienia Boga do człowieka. Reszta, tak, o której za chwileczkę będę mówił, to jest 10% może wszystkiego. I te trzy elementy, tak, te podstawowe trzy elementy, z których największym jest wewnętrzne przekonanie, tak? Są królami, tak? Królami naszych rozmów z Bogiem. Dlatego ja was zachęcam do uczenia się, w jaki sposób koncentrować się na wewnętrznym przekonaniu. Przyjdź z tym do Boga i powiedz, Panie, naucz mnie koncentrować się na wewnętrznym przekonaniu. Ty zobaczysz, jakie rzeczy będą się działy w twoim życiu. Tylko ja coś ci powiem. Ty możesz być przerażony tym faktem. A wiesz dlaczego? Bo tego jest tyle. Jest w zasadzie odpowiedź na każdą sytuację życiową. Na każdą. I nie czekając do jutra. Tylko w tej sekundzie. I ja chcę cię uczulić na to, żebyś nie był przerażony zjawiskiem. Bo możesz mieć takie przekonania, które zazwyczaj odrzucałeś i mówiłeś precz szatanie. Tylko, że to nie był szatan. Możesz stanąć przed faktem, że odrzuciłeś w swoim życiu ogromną ilość, tak, Bożych informacji, że je wykopałeś poza margines. Pokutuj wtedy. Przyjdź do Boga. Powiedz, obmywam się twoją krwią, Jezus. Nie zgadzam się na to, aby odrzucić choćby jedno wewnętrzne przekonanie. Człowiek prowadzony przez wewnętrzne przekonanie nigdy nie zbłądzi. Nigdy. Nigdy. Jeśli do tego dodamy objawienie z Bożego Słowa, mówię o Nowym Przymierzu przede wszystkim, ale jakkolwiek wszystko w Biblii czytamy przez Nowe Przymierze, plus słyszalny szept w naszych myślach, tak? Ludzie, my jesteśmy nieśmiertelni i niezniszczalni.
ominiemy każdy problem, nie wejdziemy w żadną kupę. Rozumiecie? W 100%. Wygramy każdą potyczkę, ominie nas mnóstwo problemów. Wie, w ogóle wiecie, ile mnie problemów omija? Ja kiedyś to usiadłem przed Bogiem, mówię, Boże. Wiesz, chrześcijanie ciągle mówią, że mają problemy różne. Tu mnie diabeł atakuje tam, a ja mówię, a mnie nie atakuje. Jak ja bym miał takie ataki jak ty, to ja bym strasznie mi było ciężko w życiu. Ja im więcej służę Bogu, tym mniej mnie diabeł atakuje. Rozumiecie? Bo on mnie atakuje. Ja normalne, ciche i spokojne życie wiodę. No. I się cieszę. Człowieku, ja mam taką radość. Kisiel ostatnio zobaczyłem. Tak się ucieszyłem na ten kisiel. Proszę mnie, te galaretki znaczy. Galaretki zacząłem. Tak się ucieszyłem na galaretkę. Mówię, jaka piękna galaretka. W ogóle nie kupiłem tej galaretki, bo ja na diecie jestem w ogóle, wiecie. To nie jestem, ale świadomie w ogóle, wiesz, ale ja się tak ucieszyłem, wszedłem w ogóle, brałem sobie coś tam do jedzenia, patrzę, galaretka jest w sprzedaży. Ja teraz pamiętam to przed oczami. To w ogóle, ja podziękowałem Bogu za tą galaretkę. Mówię, jaka ładna galaretka. Ty, to jest takie, to jest aż głupie. Ale ja naprawdę odczułem szczęście wewnętrzne. Chcę wam zobrazować, tak, pułap pokoju, w jakim funkcjonuję. Jest na dworzu zimno, cieszę się, że jest zimno. Jest na dworzu ciepło, cieszę się, że jest ciepło. Pada, cieszę się, że pada. Nie pada, cieszę się, że nie pada. Jak debil. Rozumiesz? W ogóle mówię. Coraz mniej przeszkadza mi w ogóle rzeczy, które są wokół mnie. Coraz mniej. Takich, które mnie wcześniej dospierały. Chodzi o chodzenie według wewnętrznego przekonania. Słuchajcie, na tym koncentruję się najbardziej w życiu. Jestem czujny na wewnętrzne przekonanie. Ale polećmy dalej. Izajasza 6:8. Duch Święty mówi słyszalnym, mocnym głosem w naszych myślach. Wielu z was tego doświadcza. To jest słyszalny, mocny głos. Nie jest częsty, ale jest potrzebny. Od czasu do czasu zdarza się takie coś, że potrzebujesz takiego pchnięcia. Jest to dość częste. To jest silne wewnętrzne uderzenie w ogóle. Teraz! Rozumiesz? Albo taka mocna informacja, jakby w ogóle wyryta w tobie jak dłutem. Słyszysz, no w ogóle... Czasami rozejrzysz się, czy to ktoś nie powiedział. Ja to wiesz, że on powiedział. On powiedział. Nie? Następnie Dzieje Apostolskie 9:37. Duch Święty mówi słyszalnym głosem z zewnątrz. Bardzo rzadka rzecz. Ale ci z was, którzy doświadczyli tego, moja żona, jak mówię, doświadczyła tego raz w życiu. Ci z was, którzy doświadczyli tego, czym jest zewnętrzny głos Boga, to wiecie, o czym mówię. Ja nie doświadczyłem tego, powiem tak. Ja nie doświadczyłem tego. Czym jest zewnętrzny, słyszalny głos Boga. Tak? Ale bywają sytuacje w życiu człowieka, że musi podjąć takie decyzje, że nie będzie reagował odpowiednio na wewnętrzne przekonanie, objawienie ze słowa, cichy szept i nawet mocne przyparcie wewnętrzne. Rozumiesz? Dam ci prosty przykład. Masz życie tutaj. Rodzina, dom, praca, zarabiasz, kościół, tak? Ale na przykład od roku czasu, kiedy włączasz sobie National Geographic, tak? Patrzysz w ogóle na Afrykę, tak? Na zwierzęta, na lasy. W ogóle chce ci się płakać. Jakiś się czujesz taki w ogóle, chciałbyś tam pojechać. Myślisz, żeby pojechać tam na wczasy w ogóle, rozumiesz? Zaczyna coś się z tobą dziać. Zaczynasz myśleć o Afryce. Ale masz rodzinę. Masz żonę, dzieci, masz biznes. Rozumiesz? Ale zaczyna w tobie podnosić się pragnienie, tak? Wyjechania na misję. Wiesz, co to znaczy? To nie znaczy, że zostawisz żonę i dzieci. To znaczy, że musisz wziąć żonę, musisz wziąć dzieci, zorganizować im tam szkołę. Musisz zorganizować finanse, ale to rośnie w tobie. Rośnie w tobie, ale cały czas się wahasz. Cały czas, tak? Wszystko wokół, tak?
mówi, logika cała mówi, nie, Kościół ci się fajnie rozwija, żyjesz, funkcjonujesz, jest super, tak? I kiedy rzecz jest w miejscu apogeum, tak? Słyszysz, Afryka! Dziękuję uprzejmie. Jedno słowo. Silny głos zewnętrzny. Już wiesz o tym, że jedziesz do Afryki. Okay? To po to jest. To po to jest. Pamiętajcie, w ogóle to nie jest, to nie tak, że to jest powód. To po to jest. Mamy chłopaka w kościele, który zaczął marzyć o Bośni. Oglądał Bośnię na mapach. Rozumiecie? Myślał o Bośni. Kiedy przyszedł do nas do kościoła, miał depresję, był w bardzo złym stanie, w związku małżeńskim, który się rozwalał w ogóle. I marzył o Bośni. Wiecie? Miał biznes, rozpoczął biznes, zaczął wychodzić ze swoich zaburzeń, poukładał sobie wszystko i przyszedł do mnie i mówi, Artur, jadę do Bośni. Ja mówię, jedź Marek. Pojedziesz do Bośni. Zaczął jeździć na początku rzadko. Wynajął mieszkanie w Sarajewie, zaczął się uczyć języka, rozpoczął biznes w Bośni. Dwa razy w miesiącu przyjeżdża na uwielbienie z Bośni. Grać w uwielbieniu u nas. Mniej więcej co drugi tydzień, czasami co trzeci. Ponad 2000 kilometrów, żeby zagrać na gitarze 2 godziny, żeby pobyć z wierzącymi ludźmi. Ale kocha Bośnię, założy kościół w Bośni. Już głosi o bośniacku. Ma w sobie taką odwagę, żeby stawać na środku muzułmańskiego miasta i głosić Chrystusa. Bóg w nim to wzbudził. Ale musiał też być popchnięty przez wiele impulsów Bożych. Dalej. Księga Hioba 33, 14, 16. Duch Święty mówi przez sny. To jest głos Ducha Świętego. Nie wolno tego zaniedbywać, ale nie wolno też zrobić z tego rzeczy pod tytułem, że każdy sen jest od Boga. Bo tak nie jest. Wszystko musi być zgodne z tym, co mówiłem wcześniej. Następnie, Dzieje Apostolskie 11:5. Duch Święty mówi przez widzenia wewnętrzne, czyli wewnętrzne wizje. To jest głos Boga. Wewnętrzne wizje. Czyli widzimy rzeczy w środku nas. Po prostu w pewnym momencie otwierają się w środku nas różne wizualizacje. Widzimy je. Miałem wizję. Następnie Księga Ezechiela 1:1. Duch Święty mówi przez widzenia, czyli wizje zewnętrzne. Bardzo silne, tak? I bardzo rzadkie impulsy. Wizja zewnętrzna jest czymś, co wręcz dotyka tematu schizofrenii. Przed człowiekiem się otwiera potężna przestrzeń, on to widzi. I koniec. I koniec. Może być przenoszony w czasie, może być przenoszony w przestrzeni. Rozumiecie? Tak mówi Duch Święty. Duch Święty potrafi wziąć człowieka i przenieść go na przykład 400 lat do tyłu. Albo 400 lat do przodu. Duch Święty jest w stanie przenieść człowieka z miejsca na miejsce w wizji, miejsca, które oddzielają tysiące kilometrów. Takie rzeczy, to jest głos Boga do człowieka. To jest bardzo rzadka rzecz, tak? Ale trzeba rozumieć, że ona istnieje i nie trzeba przysiąść, wiecie, jak się taka rzecz w twoim życiu zdarzy. Dalej, Księga Jeremiasza 51. Do tego zapiszcie Rzymian 12:5-8, bo ja chcę, żebyście to badali. Duch Święty mówi przez proroków i innych świętych. On mówi, tak? Ja zaznaczam, że to są niszowe rzeczy już wszystko. Dzisiaj ludzie myślą, że prorok to jest ten, który przychodzi i mówi, co mówi Pan do ciebie. Do mnie czasami przychodzi ludzie, mówił ci coś Pan na mój temat? Ja mówię, nic mi nie mówi Pan na twój temat. Ja mam ze sobą tyle kłopotów w człowieku. Jeszcze ty, żeby Pan o tobie mówił. Są tacy objazdowi prorocy, oni przychodzą, mówią, co tam mówi Pan. Ludzie się cieszą, wiecie, co ten Pan mówi. Ale to nie jest ruch proroczy. Prorocy nie są po to, żeby przychodzić i mówić, co mówi Pan. Prorocy są po to, żeby pocieszać, tak? To jest prorokowanie. Podnosić, pokrzepiać,
Mówię, to jest prorokowanie, a urząd proroka jest jeszcze po coś zupełnie innego, tak? Ale to nie o tym będę mówił, kiedy będę was nauczał na temat urzędów bożych, to pokażę wam, co mają prorocy robić w pierwszych czasach, a czego nie robią, zajmują się innymi rzeczami niepotrzebnymi. Nie? Więc tak mówi Duch Święty. Dalej. Ewangelia Łukasza 12,56. Duch Święty mówi przez zjawiska w przyrodzie i w kosmosie. On przez to mówi. I trzeba to wiedzieć. To nie oznacza, że jest to jakaś dla nas wykładnia codziennego chodzenia z Bogiem i słuchania. Absolutnie nie. Bo tu krzywo spadł liść, a tamto, a tam, tamto. To nie tędy drogę. Ale Duch Święty mówi przez takie zjawiska. Dalej. Księga Kaznodziei Salomona. 3,1. Duch Święty mówi przez różne ruchy społeczne, polityczne, kulturowe i historyczne. Ja zawsze na przykład powtarzam, że to, co się dzieje wokół nas, jest jakąś informacją w ogóle dla nas. Jest jakaś informacja. My musimy umieć na to się przyglądać. Ale też mówię, na niczym się nie spinać. 5 Mojżeszowa, dalej, Księga Powtórzonego Prawa, 32-49. Duch Święty mówi przez Izrael, przez życie Izraela. Izrael jest jak zegar Boży. Życie Izraela odzwierciedla ruchy związane z tym, co się dzieje na przykład na ziemi. I Ewangelia Jana, ostatnia rzecz, 10:37-38. Duch Święty mówi przez znaki i cuda. I to są te rzeczy. On mówi przez nie, bo to nie znaczy, że przez wszystkie znaki i cuda coś mówi Bóg, bo znaki i cuda to nie są po to, żeby Bóg coś mówił do nas, ale On czasami przez to mówi też. On mówi pewne rzeczy przez takie zjawiska. Rozumiecie? Mówi jakąś informację nam podaje. Z jednej strony one zostawiają w nas zupełnie inny ślad, natomiast one też mają coś oznaczać w pewnym momencie dla nas. Wiecie? Mam taki prosty przykład, jak to się ze sobą na przykład łączy. Był jakiś facet, który od Boga dostał informację, że ma udać się do Chin. Ma być święto. Oczywiście wzrastało w nim, on pragnął w ogóle tego, to zaczął się budować, natomiast przez cały czas w nim była takie zaburzenie pod tytułem, że to jest niemożliwe do zrobienia, że było to niedowiarstwo w tym człowieku. I on, natomiast on jakby zaczął krok po kroku z tego niedowiarstwa wychodzić, tylko szło mu to bardzo, bardzo topornie. I któregoś dnia już był tak przyparty, że był przekonany, że ma jechać na lotnisko, spakować się, jechać na lotnisko. Nie miał pieniędzy na bilet, nie miał, ale miał takie już miał przekonanie. Pojechał na lotnisko w Nowym Jorku. On pojechał na to lotnisko tam. I zachciało mu się siku. I on wszedł do toalety. I wyszedł w Chinach. I to jest udokumentowany fakt. Życie tego faceta się bardzo zmieniło i on po tej akcji został misjonarzem. Rozumiecie, jeden cud przemówił do jego życia na całe życie. Szok. Coś powiedział do niego. Tak? Nie wiem, czy on doświadczył innych cudów w życiu, czy nie doświadczył, ale ten cud coś powiedział. Cuda też mówią. Natomiast ja chcę, żebyście to, co najważniejszą rzecz, żebyście zapamiętali dzisiejsze z tego wykładu, to jest to, że wewnętrzne przekonanie jest czymś, na czym musicie skupić w zasadzie waszą koncentrację, jeżeli chodzi o słuchanie Boga. To też spowoduje, że w pewnym sensie z automatu znikną różne takie rozmowy, które być może prowadziliście ze swoimi głowami. One znikną. Prowadzenie przez wewnętrzne przekonanie powoduje niesamowity pokój w życiu ludzi. Tak jak
mawia moja żona często, że nic tak Ciebie nie zbuduje, jak Twój własny sukces. Wiecie, kiedy Kościół jest silny, kiedy chrześcijanin jest silny. On staje się silny w wyniku kumulacji sukcesów w jego życiu. Im więcej sukcesów odnosisz, tym silniejszy jesteś. Po prostu. I teraz chodzenie według wewnętrznego przekonania powoduje, że odnosisz sukcesy. Sukcesy odnosisz. Co też powoduje, że Ty nie szukasz bez przerwy, powiedz Panie do mnie to, powiedz do mnie Panie tamto. Słuchajcie, ja w ogóle już tak nie mam. W ogóle ja się nie pytam, ja nie wiem, czy ja już nawet zapomniałem, jak to jest zapytać Boga o coś. Co mam zrobić, Boże? Co mam zrobić w tej sprawie? Nie prowadzę takich w ogóle rozmów. Nie mam czegoś takiego. I że teraz On mi tłumaczy, ma coś tam robić. Ja tak miałem, słuchajcie, ogromna ilość z tych moich... Czasami się zdarzało, że ja odbierałem rzeczy od Boga na tym pułapie, ale w większości przypadków to było ucinanie sobie w ogóle takich pogaduszek z moją głową, z różnymi rzeczami. Wiecie? A jak sobie zacząłem uświadamiać, że istnieje tak zwane prawo przyciągania. Nie? I ono jest faktyczne, i ono jest. Zresztą nawet takie nauczanie zrobiłem w kościele o prawie przyciągania u nas. To ja zrozumiałem, że takie rozmowy z własną głową, to dopiero jest New Age. Człowieku. To dopiero generuje takie rzeczy w naszym życiu. Niektóre pozytywne, niektóre negatywne. Bo wiecie, to jest niesamowite, bo Ty sobie możesz zrobić rozmowę z własną głową i dojść do prawidłowych wniosków i na przykład powiedzieć, i Bóg mnie tam pokierował. To niekoniecznie tak jest, bo to, słuchajcie, no ludzie bez Boga sukcesy odnoszą. No sorry. Na podstawie analizy, tak? Na podstawie wewnętrznych rozmów sami ze sobą, tak? Potem New Age jeszcze proponuje zaproszenie duchów przewodników i innych rzeczy, rozumiecie? Czyli otworzenie sobie furtek demonicznych. I tak naprawdę dalej człowiek ten rozmawia sam ze sobą, tylko demon go tam wspomaga, już go tam stymuluje, już mu podaje różne zajawki. I też ciekawe, bo sukcesy odnoszą różne ci ludzie. Dochodzą do bardzo ciekawych w ogóle wniosków, prawda? Na przykład Jim Carrey, nie wiem, jak się nazywa ten Carrey, tak? Z maski ten artysta. On opowiadał, jak on zaczął swoją karierę jako aktor, był pusty jak bęben turecki, zresztą facet New Age'owiec również, nie? I miał w portfelu kilka dolarów, nie? No tam 3 czy 6 dolarów, nie? I on mówi, codziennie, tak, rozmawiałem ze sobą o pieniądzach. Mówiłem do siebie, jaki będę bogaty, jakie będę miał pieniądze. W ogóle brałem codziennie portfel, liczyłem. Wiecie, jak liczył pieniądze w swoim portfelu codziennie? 1 milion, 2 milion, 3 milion, 4 milion, 5 dolarów wsadzone, wiesz, tam 6, 6 milion, no nie? I wiesz, i rozmawiał ze sobą na przykład, że w ciągu roku on będzie miał 1 milion dolarów, nie? I miał. Po roku czasu ten facet miał 1 milion. Odłożony. Wiecie, ja was chcę też uczulić na to. Natomiast kiedy Ty będziesz szedł za wewnętrznym przekonaniem, plus objawienie ze Słowa, plus cichy szept Ducha Świętego w Twoich myślach, tak? Jesteś torpedem. Nie jesteś w stanie się pomylić. Po prostu ominiesz piekło wielkim krokiem. Zobaczysz. Po roku czasu będziesz zadziwiony, tak, ilością sukcesów w Twoim życiu. Będziesz zadziwiony, jak to jest w ogóle możliwe. Wow. Pamiętaj, nieustannie i cały czas wewnętrzne przekonanie będzie przenikało Twoje życie. Tylko posłuchaj, tutaj istnieje ten jeden temat. Nie bój się tego, do czego będziesz przekonywany. W ogóle nie bój się tego. Możesz się, rozumiesz, bo największym twoim wrogiem to będzie obawa, bo diabeł będzie cię torpedował i mówił, zawsze to wyrzucałeś, wyrzuć też teraz. On cię będzie zachęcał. On będzie chciał, żebyś uznawał to za jego działanie. A to jest Boże działanie. To Bóg cię prowadzi.
On cię jak przez labirynt przeprowadzi, słuchaj. W ogóle będziesz, to będzie dla ciebie jasne. Prawa noga tu, lewa noga tu, tutaj podskoczyć, tam stanąć, rozumiesz? Nic ci nie będzie. Słuchajcie, od kiedy tak chodzę z Bogiem? Ja nie mam różnych rzeczy. Ja nie mam uszkodzeń różnych, uszkodzeń ciała. Ja nie mam konfliktów różnych. Poznikały rzeczy. Ja w ogóle cały czas wiem, kiedy mam mówić, kiedy mam nie mówić, kiedy mam się zamknąć, kiedy mam się nie zamykać. Kiedy coś napisać, kiedy czegoś nie napisać. Jak napisać, to co? Tak? Jak powiedzieć, to kiedy, do kogo? Czy człowieka dotknąć tu, czy człowieka dotknąć tam? Jak podejść do tego, do tej sprawy, a do tej sprawy? Po prostu wiem. Jakbyś mnie zapytał, skąd ja to wiem, to ja ci nie odpowiem na to. Jak powiesz do mnie, Artur, słyszałeś jakiś głos Boga w tej sprawie? Ja powiem, nie. No nie słyszałem. Jak usłyszę w myślach, to wiem, że ja mam ten głos w myślach. Ja to wiem. To jest dla mnie jasne. Mówi do mnie Bóg. Ale jest to wiele rzadsze. Natomiast wewnętrzne przekonanie, to w człowieku jedno zachodzi mi na drugim. Jak sweter w ogóle uszyty, w ogóle złego. W każdej chwili wiem. W ogóle ja patrzę. To jest takie, ja tego w ogóle nie potrafię jakby okiełznać ilościowo, bo ja patrzę w ogóle i widzę. No to jest takie, tam to jest takie, tam to jest takie i w ogóle ty. I robię prawidłowo. No. Pomylę się. Ja nie, do żony nieraz mówiłem, ja mówię, ja się mylę, ale bardzo rzadko. Ja się tak rzadko mylę, słuchajcie, że się w głowie nie mieści. Ja jestem sam zaszokowany tym zjawiskiem. No. A wiem rzeczy, jestem takie, że jestem zaszokowany, skąd ja te rzeczy w ogóle wiem, jak one powstały. Ja mam 8 lat szkoły podstawowej, człowieku. Ja to dziękuję Bogu, że mówię, poszedłem, a nie poszłem. No. Kiedyś tam ktoś na mnie jakoś pisali, coś tam zrobiłem, coś tam pisali w internecie. Jeden taki człowiek napisał w ogóle, mówi tak, dziękujcie Bogu, że on w ubraniu chodzi. W ogóle to, no bo oni pisali coś w jakimś zachowaniu. Chodzi o to, że ja jestem prosty człowiek, wiecie. I teraz we mnie się pojawiły pewne rzeczy, tak, Ja się nauczyłem poprzez wewnętrzne przekonanie poruszać się w tę stronę, którą widzę. I to powoduje, że sukcesy odnoszę. No. Dlatego ja wam to chcę dać. Bo z drugiej strony widzę masę chrześcijan, którzy mówią, Bóg do mnie mówi, tylko życie tych ludzi jest porażką albo wegetacją. No bo jeśli nie porażką, załóżmy, bo jeśli mówiąc porażka, to mówimy totalne leżaki, prawda? A że o, ja żyję. Ja mówię, ale jak ty żyjesz, powiedz, no. 1300 brutto uważasz na przykład za obfitość materialną? To, że masz tylko 4 infekcje w roku, to jest błogosławieństwo? Tak? To, że z mężem się nie pozabijaliście, to oznacza, że Chrystus jest wielki? Tak? W ogóle rozumiesz, że dzisiaj dziecko nie zaćpało, to halleluja, proszę ciebie, w ogóle to trochę bez sensu, wiesz o co chodzi. To, że powiedziałeś komuś o Jezusie, proszę ciebie, 8 razy w zeszłym roku, to oznacza, że to jest niesamowita historia, tak? Że uzdrowiłeś kogoś z łupieżu, to chwała Chrystusowi, wiesz, to takie w ogóle mdłe jakieś, nie wydaje się takie mdłe życie, takie mdłe. Że tam przychodzę, dziesięcinę przyniosę, poczytam, porobię, nie grzeszę, do tego nieba tam pójdę, to takie życie jest. Pan do mnie mówi, Pan do mnie mówi. Nie wiem, czy to Pan. Nie wiem, czy to Pan. Natomiast wiem, że nieustannie i systematycznie uwalniane są wewnętrzne przekonania do twojego życia, które bardzo możliwe, że bagatelizujesz. Nie chcesz na nie patrzeć, tak? Bo być może zaburzenia, które są w twojej duszy w ogóle, natychmiast odrzucają mnie. Rozumiesz? Jak ja dzisiaj, zobaczę, coś wam powiem na koniec. Jak ja sobie uświadomiłem, ile ja Bożych rzeczy wyrzuciłem do kosza, to po prostu płakać się chcę. Ja jeszcze byłbym dalej w życiu, gdybym nie odrzucił pewnych rzeczy w swoim życiu. Bo potem musiałem zrobić znowu rutkę po pustyni, tak zwane 40 lat, w cudzysłowie, nie?
I znowu wróciłem sobie w to samo miejsce i tak dalej. Nie? A mogłem pewnych rzeczy nie dotknąć wcale. Bo miałem wewnętrzne przekonanie. Ale dotknąłem! Facet do mnie taki ostatnio dzwoni i mówi, rozwodzę się. Ja mówię, no, co zrobisz? No? On mówi, dobrze, ja to już wszystko, Artur mówi, okej. Okay. Mówi, ja wiem, popełniłem, ale ja coś ci powiem. Ja w dniu, kiedy brałem ślub, ja miałem wewnętrzne przekonanie, że będę miał porażkę. Patrzyłem na nią w tej białej sukni i ja w ogóle od razu odrzuciłem to, uznałem, że to nie jest w ogóle prawda i tak dalej. Rozumiesz? Dzisiaj jest dziecko, tak? Dzisiaj jest pochrzanione życie, tak? Dzisiaj mamy rany takie, człowieku, jak od siekiery obydwoje. Ale kiedy stałam w tej białej sukni, tak, to miałem wewnętrzne przekonanie, że to w ogóle nie jest moja kobieta. Ale już była w sukni, więc co, co robisz? Wstańmy bliżej. Ojcze, dziękuję Ci za ten dzisiejszy wieczór. Dziękuję Ci za słowo do ludzi. Ojcze, dziękuję Ci za to, że to Słowo pracuje w nas. Ojcze, ja modlę się teraz w imieniu Jezusa i dziękuję Ci, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Dziękuję Ci, że to Słowo będzie pracowało w ludziach, ono już pracuje. Dziękuję Ci za to, że ludzie wydają stukrotny plon, Ojcze. Ojcze, dziękuję Ci, że nic nie zostanie wykradzione, bo Twoje aniołowie strzegą tego Słowa. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty, który ustawicznie i ciągle mówisz do nas, Ojcze, pokazujesz nam dzisiaj, w jaki sposób mamy te rzeczy odbierać i nigdy się nie mylić. Ojcze, Ty powołałeś nas do sukcesu, a nie do porażki. Ty powołałeś nas, abyśmy szli i owoc wydawali. Ty powołałeś nas, Boże, abyśmy deptali po wężach i skorpionach i po całej potędze nieprzyjaciela. Ty powołałeś nas, Boże, abyśmy nigdy nie zbłądzili, aby nasza noga nigdy się nie potknęła. Ty powołałeś nas, Boże, aby narody były nam posłuszne. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Ojcze, dziękujemy Tobie za to. Ojcze, jesteśmy Tobie wdzięczni. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że Ty do nas mówisz, a my to słyszymy. Ojcze, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie, Ojcze, i my teraz w imieniu Jezusa odrzucamy wszystko, co jest zafałszowaniem Twojego głosu. Ojcze, my to wyrzucamy. Ojcze, my tego nie chcemy. My to odpychamy. Ojcze, my też decydujemy się, aby każde zaburzenie naszej duszy zostało wyciągnięte do góry, ponieważ my chcemy jasno i klarownie wiedzieć, czego pragniemy w naszym życiu, Ojcze, i stawać na tym, Ojcze, i wyraźnie słyszeć Twój głos, Ojcze. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty tak właśnie robisz teraz. Co to się teraz dzieje, potężny, święty Boże. Ojcze, dziękuję Ci, że żyjemy w epoce łaski. Nie musimy na nic zasłużyć, ani się, Ojcze, napinać, żeby te rzeczy wziąć od Ciebie. To jest za darmo, Ojcze. Dziękuję Ci, potężny, wielki Boże, że to jest dla każdego z nas. A co jest dobre, Ojcze, dla jednego jest dobre dla wszystkich. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. Ty jesteś Królem Królów i Panem Panów. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Chwalimy Ciebie, Jezus. Jedyny i święty, potężny Boże. Holy glory desem enemene glory desei. Loko toro lora rama haka da sara barele hei. Hoko nero lera bate. Hodi dala mata katara la rama sika de la hea. Oro loko to soro lora ma desene bene heke de le. Nema raka ta saba da kata saka le desina menara. Eko toyo kolore lebe heko. Ola haka rama se de nemena haka de. Ojcze, my tworzymy platformę odbioru. Ojcze, my tworzymy teraz platformę odbioru, Ojcze. Ojcze, my uznajemy, Ojcze, że Twój głos, on teraz płynie do naszego życia. Potężny, święty Boże, my ustanawiamy teraz w imieniu Jezusa, że będziemy chodzić w wewnętrznym przekonaniu, że niczego nie stracimy, Ojcze. Ojcze, Ty nas prowadzisz w tym. Ojcze, dziękujemy Ci za objawienia z Twojego słowa. Ojcze, dziękujemy Ci za ten cichy szept w naszych myślach. Ojcze, uwielbiamy Ciebie, wywyższamy Ciebie, święty Boże. Ojcze, dziękujemy Tobie za czujność, Ojcze. Dziękujemy Tobie, że jesteśmy czujni na Twój głos z każdej strony, Ojcze. Wywyższamy Ciebie. Uwielbiamy Cię. Ojcze, my prostujemy na drogi naszych dusz teraz. My prostujemy drogi naszych dusz. Prostujemy drogi. Prostujemy drogi. Potężny, święty Duchu. Potężny, święty Duchu, wywyższamy Ciebie. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Królu. Hallelujah. 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 Hokorara masekedenehor.
Yeshua dene menale rede kedele rede kandidele rehore de seyas. Yeshua menedele de hira lare de kenele de sekene nye rebeste. Era ma Ojcze, ja chcę, żeby dzisiaj jeszcze ludzie doświadczali wewnętrznych przekonań, Ojcze. Ojcze, ja chcę, żeby budowali teraz bazę dowodową, Ojcze. Ojcze, ja chcę, żeby była budowana baza dowodów, Ojcze, w ich życiu. Ojcze, ja chcę tego w imieniu Jezusa. Ja związuję każdą demoniczną siłę kłamstwa. Ja odsuwam każdą demoniczną siłę od ludzi teraz. Każdą demoniczną siłę, która stoi na drodze słyszenia Bożego głosu. Ja to przeklinam w imieniu Jezusa. Ja to związuję, nie pozwalam działać temu. Ja w imieniu Jezusa odcinam to od ludzi. Ja w imieniu Jezusa podnoszę w tej chwili pragnienia ludzi. Te, które Ty włożyłeś w nich, Ojcze. Niech to idzie do góry. Niech to się podnosi, Ojcze. Niech to się podnosi, Ojcze. Uwielbiam Cię, Ojcze. Uwielbiam Cię za to. Uwielbiam Cię. Wywyższam Cię. Niech jeszcze dzisiaj, Ojcze, tego doświadczają, Ojcze. Ojcze, uwielbiam Cię za to. Niech oni będą czujni. W imieniu Jezusa. Amen. Kochani, jak ktoś chciał się modlić jeszcze.